Cześć, lecie, ja jestem Chris, a to jest krótka prezentacja z serweru Valheim.pl, czyli pracę bluzą dedykację, to co widzieliście wcześniej, tylko że może teraz tak lepiej, bo już po raz kolejny jest oficjalny start, ale już potem właściwy. Jest poniedziałek, 11:40, wstałem jeszcze 40 minut temu i tak mi coś jeszcze gardło popośnie tak boli, więc mój głos może być trochę dziwny, ale mam nadzieję, że wszystko będzie okej. Zabiłem się właśnie na spawnie, tu jest jakiś gracz Raven. Okej. Może małe wrażenie. Na starcie spawnujemy się w tym miejscu. Tu mamy ender chesty, dla każdego coś dobrego. Tu mamy informacje o VIP-ach, które są jeszcze funkcje, no, są jeszcze zamknięte. Tutaj mamy regulamin, który każdy powinien przeczytać zanim wejdzie gdzieś tam, czyli na świat gildiny, czyli gdzie jest normalny survival. Potem tam wejdziemy. Tutaj mamy informacje o frakcjach, czyli jak złożyć gildię, czyli jak zająć teren, jakoś zaprosić, jak zrobić sojusznika, albo jak wrogów i w ogóle. Tutaj mamy jeszcze sklep, który będzie dla VIP-ów, czyli enchanty. Czyli biorą miecz, klikam prawym bodajże i enchantują, albo kill of cokolwiek. A tu taka czytelnia. Początkowo tutaj były, wiadomo, te enchanty, enchantable, ale i po moich, nie wiem jak to było, sądzeniach, to powiedzmy, że to będzie zbyt proste dla graczy, że enchanty na starcie. Zresztą enchant nie jest tak trudno zrobić, tylko wystarczy znaleźć 2 diamenty i trochę obsydianu, czyli łącznie 5 diamentów, żeby kilo zrobić diamentowy. Więc ja walczyłem o to, żeby nie było tego i nie ma tego. Tak mówiąc tego, w sensie nie ma... Demet, nie? Enchantów. Ale mam za to kowadła, możemy sobie ulepszyć bronię, połączyć i w ogóle. Widzicie, jest Ney. Nie widzicie, ale teraz, o, widzicie, jest Ney. Oczywiście ja mogę używać tutaj na tym koncie, bo jestem adminem. Ale wy oczywiście nic nie możecie spawnować, ponieważ to jest tylko dla receptur. Tu jakieś parkury może zrobimy. Czyli nie może, tylko zrobimy na pewno, jak on się nie chciał grać, żeby sobie parkurować, to jakieś będą mapy eventowe. Okej. Tak, ja oczywiście gram też gram survivala, ale nie na tym koncie, tylko na innym koncie. Którego nazwy nie podam. O, ja widzę, tutaj jest spawn z rypą, nie mam pojęcia czemu. Powinien być... chwila. Tam powinien być spawn. Ja mam tutaj trochę takich kordów. Muszę po prostu... żeby koordynować wszystko. To czekajcie chwilę. Po prostu nie zauważyłem, że tutaj też mamy... mam też moje kordy, te wszystkie z tego, co gram na innym koncie, bo to się zapisuje. Ja widzicie, powinniśmy być tam. Tam powinniśmy się zespawnić. Muszę jeszcze powiedzieć do Karlowi, bo ja sam coś wykombinuję. Jest tylko uciążliwy taki ocean. No. Ale to się zrobi, jak Karol wróci najlepiej. Ja to niby sam singerował. Może to jakiś mały błąd, ale to jeszcze bardziej psuje, znając życie. Jest lepiej, nie będę ruszał. Mamy tutaj wiele ciekawych modów, jak Ars Magica, czyli spele i w ogóle bariery. Mamy wszystko, co było wcześniej. Mamy... Przejrzyjmy sobie tak okienko. Może coś wam przypadnie do głowy, znaczy coś wam się przypomni, jakiś mod, może coś was zaciekawi, zainteresuje. Bo tu jest tutaj naprawdę wiele ciekawych modyfikacji, którymi się można bardzo fajnie bawić. I gdy serwer jeszcze był wyłączony, ja się bawiłem tym na singlu. O, to... a, receptury. Chwileczkę. Cheat mod. Się trochę bawimy. No. Hehehe. Magia. Tak, to jest naprawdę zaje ciekawy mod, zajebisty, fajny. Magiczne spele róże są, nie tylko takie ogień, akurat tego nie sobie wziąłem. W ogóle jest ładna teksturka. Zobaczcie. Mi się to zajebiście podoba. Dobrze, musiałem zrobić pauzę, żeby tu dolecieć. I projektowo powinniśmy się zesponować w tym miejscu właśnie, na tej wełni tutaj. I to po prostu coś się zrypało. Ale tak, ja tutaj, albo jakikolwiek admin tutaj jest playerzy często, albo moderator jakiś. Chociaż moderatorzy tutaj częściej tutaj grają, wiesz, moderatorzy tutaj na tym serwerze nie mają uprawnień, żeby coś spawnować, mają tylko uprawnienia teleportowania się, uprawnienia kikowania, banowania, mutowania, ale spawnowanie tymów nie mają, więc oni mogą zagrać normalny survival. Ale jeżeli wejdziecie na serwer, wejdziecie w spawn, pojawicie się gdzieś tam na wodzie, czy to nie, to było gdzieś tam, to napiszecie do mnie na przykład, albo do Karla, on was tutaj tepnie, ale to raczej już za 3 godziny będzie naprawione, jak Karol wróci ze szkoły. Ja mam wolne, jest poniedziałek. No, to jeszcze pokażę wam może strefę VIP, tak dla zachęty na przyszłość. To wróćmy na spawn. Teleport oczywiście się nie działa, ale my tutaj to jakoś cheatujemy ładnie. Tylko sobie weźmiemy drewno. Albo okej, albo ja tam pójdę i zaraz się spotkamy. Dobrze, a więc strefa VIP wygląda na razie tak, to też pewnie jeszcze będzie dołożone. Jeżeli wyjdziemy na tą pomarańczową wełnę, znajdę się tutaj. Mamy tutaj ładny, no może nie ładny, no, ale napis VIP. Mamy ekspiarkę i jedzonko. O co chodzi? Na prawo do ekspiarki, mojego autorstwa, ja ją robiłem. Tutaj będą spalać moby, my tutaj zabijamy je. One są na hit od łapki, albo 2, ewentualnie 3. O fuck. Tak. Mój mały fail. Chwila. A z killem. Wow. No i widzicie, one się dysponują. Wszystko ładnie działa, funkcjonuje. A dalej... Tuż mieć rączkę, tak? Albo taką rączkę też mogę mieć. Zresztą lepiej mieć normalną. Nieważne. Mam tutaj ekspiarkę, znaczy nie ekspiarkę, tylko świnkarnię. Ja widzę, one nie spadają, ale teraz włącz, aby zwrócić świnki. Dobra. Kiedy włożone świnie się nie respią. Ja widzę, świnki spadły. Mechanizm wam nie pokażę. No chyba, że Karol kiedyś pozwoli. Teraz włączamy, bo świnki się nie zrespią. I po chwili znowu włączamy. Może nie po chwili, może się pośpieszyłem. Ale wiecie mniej więcej co działa, chociaż dobra, zobaczmy tylko. Są świnki? Są, dobra. I nara. O, pospadały. Bo czasami same też spadają. I to po wszystko co chciałem wam powiedzieć takiego ważniejszego. Spawn, spawn VIP-ów, gildyjna mapa. No oczywiście TeamSpeak, IP do dyska będzie w opisie. Link do paczki właśnie była, serwer Maga Launchera. Jest nowy launcher, a nawet dwa. W rozszerzeniu EXE i rozszerzeniu JAR, czyli po prostu jeżeli wam jeden nie działa, próbujecie drugi, a jeżeli niestety jakimś cudem by wam oba nie działały, wtedy wbierzcie na TeamSpeaka i nas o tym informujecie, po czym my oczywiście coś tam pokombinujemy z tym, bądź damy wam linka po prostu do kropka Minecraft, które sobie wgracie, na którym będziecie grać, tak? I coś jeszcze, chyba już wszystko co chciałem ważnego powiedzieć, tak sobie myślę. Wszystko co ważne będzie w opisie, czyli link do launchera, a nawet dwa linki, IP TS-a, na którym często siedzimy, ale nie zawsze, bo oczywiście prywatne życie też mamy. To było wszystko, a więc dziękuję za oglądanie. Usiądźmy jeszcze tam na krzesełku raz, dwa, tak jak ładnie zaczęliśmy, tak też ładnie skończymy. A więc dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że serwer wam się spodoba, przypadnie do gustu i że będziecie tutaj z nami grać. A na razie komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i chociaż nie co oceniacie, go komentujcie serwer, piszcie co tam sądzicie, co można dodać, co można poprawić, co można zmienić oraz wbijajcie i grajcie z nami. Cześć, hej, papa, do zobaczenia.